Witajcie ludzie, z tej strony Zichu, a my znowu gramy w Assassin's Creed'a. Tak. I w ogóle chyba musimy wrócić. Bo co? Bo tak mruga. My tu w ogóle przychodziliśmy? Przychodziliśmy. Czy tu przychodziliśmy? Nie wiem. Jak idą poszukiwania Garniera? Garniera? Gonio Garnier. Zatem podziel się wiedzą. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód. O, nie widziałem. Ale czekaj, to chyba było i... Wygląda na to, że nasz doktor lubi... Ej, dobra, posłuchamy jego pierdolenie. Większość porwano i sprowadzono z Jerozolimy. Trudno, nie. Trudno. Wykradając ludzi z innego miasta... A ja sobie obliczę czas. Nie wzbudza podejrzeń na miejscu. 50 do... Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? 10 po... Garnier przeważnie przesiaduje Garnier. W swych komnatach w szpitalu. Ale choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Ukryte. Uderzę, gdy no. wyjdzie na obchód. Widzę, że to co przemyślałeś. No. Możesz odejść. Tylko po co tak zrobione, to ja nie rozumiem. Oddawaj mi piórko. No to idź, bo pewnie ci dał. No, dał ci. To biorę je. Dziękować. Pozbądź się tej skazy z Akki Altairze. Okay. Może w ten sposób usuniesz też swoją. Okay, możesz tu odpocząć, dopóki nie będziesz gotów do misji. Nie jestem skazowany. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Wcześniej mi przewija, ale gówno... Tutaj się nie da zapisywać. Tu liczysz na wczytanie. Dzieci wczyta, to będziesz się cieszył. Na przykład wcześniejszy odcinek, to pamiętacie, byłem przy koniu, co nie? Ale tak naprawdę to zapierdzielam od początku zamku, aż do tego momentu, gdzie jest koń. No, piękna gra, piękna. Czytać na pewno tam, gdzie byłeś. W ogóle tu się nie da zapisywać. Jakie zajebiste jest wychodzenie. Jakbyście widzieli, pewnie niektórzy z was pewnie grali w Assassina albo nie. No to powiem, że tak. Żeby wyjść z gry całkowicie, to tak. Pierwsze musisz tutaj wyjść z bloku pamięci. Jesteś w Animusie. Musisz później wyjść z Animusa. Jak wyjdziesz z Animusa, to później możesz wyjść. Później musisz wybrać swój profil i dopiero wtedy wyjść całkowicie z gry. Piękne to jest, co nie? Gra jest tak normalnie... No właśnie. Tak. Jakieś debile jakoś głupio tak zaprojektowali. Żygać się chce. No. Widziałeś kiedyś coś takiego? Tak, to jest parkour. No. Czekaj, teraz trzeba iść... A. Chyba się serio? Chyba ten źle stanął. Jestem tylko starym człowiekiem. O, proszę, bądź ostrożny. Weź idź tam do celu, a nie. Idę. Macie trochę pieniędzy. Moja rodzina. Za dziwny człowiek. Jeszcze znowu za dziwny człowiek. Jeszcze tata była. Wiem, głupia. O. Co, upośledzony? No. To był ten, chory psychicznie. Idź tu po tobie! Spieprzę. Odejdź natychmiast! Odejdź, bliźniaku, zanim cię spuszę! What? Musisz go zabić. Błąd? Tu są chory psychicznie. Pomocy! Pomocy! Proszę! Musisz mi pomóc! No, tu są chory psychicznie. Aha. Ale go walę. A ja gdzie jestem? Tu. A no. To są chory psychicznie obsrani i w ogóle. No. Dość, dziecko. Kazałem ci odzyskać pacjenta. Nie zabić go. Spokojnie. O, wszystko będzie dobrze. Nie. Daj nie. rękę. Nie dotykaj mnie. Nigdy więcej. Odrzuć ten strach. Jeśli mam pewnie robię pomóc. Eksperymenty. Pomóc? Na żywca. Tak jak pomogłeś innym? No. Zabrałeś ich duszę. Widziałem to. Aha. Ale nie moją. Nie! Mojej nie zabierzesz! A! Weź klaskacz. Się garść. Sądzisz, że sprawia mi to przyjemność? To jest Garnier? Myślisz, że specjalnie zadaje ci ból? Chyba tak. Nie pozostawiasz mi wyboru. Patrz, jaki fajny ma kostium. Każdemu przychylnemu słowu towarzysz się uderzenie. No. To kłamstwa i podstępy. Nie zadowoli się niczym, ale. Póki wszyscy mu nie ulegną. Ale się wyrywa. Nie powinieneś no. był tego robić.
Odstaw go do jego pokoju. Wrócę, gdy zadbam o innych. Nie zdołacie mnie tu zatrzymać! Znowu ucieknę! Nie. O. Nie uciekniesz. Łamcie mu nogi. Obie. O ja. Oj. Nie macie nic lepszego do roboty? Oj. Świetne. Ale czekaj, jakby się połamał nogi, to przecież ten... jak się łamie nogi, to dwie... W ogóle jak się złamie kość... Kość? No... To ten... No... To co? To człowiek mdleje. No... Bo to jest zbyt duży ból. To ty! Jakie to uczucie być znowu całym? Nie wiem, jak ci się to udało. Zapewniam cię, to nie było łatwe. Hello. Z początku bardzo się opierałeś, jak wielu innych. Jestem mnichem. Ale już po wszystkim najgorsze jest. Gdzie teraz? Tobą. Zawdzięczam ci życie. Jestem na twe rozkazy. Dziękuję. Jestem mnichem. Dziękuję za uwolnienie. Aha. Dziękuję za to, że mi pozwoliłeś. Weź jedynkę. Jedynkę i go dziabnij, wiesz? Wiem. Potajemnie. Jeden, o. I naciśnij. I pod niego podejdź. No idź. Idź, idź. I go dziabniesz po prostu. Potrzebujesz czegoś? No. Podejdź gdzieś na kół. I go dziabnij. Porzuć swe brzemię. Teraz odpocznę, tak? Wzywa mnie bezkresny. Przynajmniej nie musiałem się bić. Lecz zanim zamknę oczy, muszę wiedzieć jedno. Co stanie się z mymi dziećmi? Gówno. Masz na myśli ludzi, których poddałeś swoim okrutnym eksperymentom? Wypuszczę ich, by mogli wrócić do swych domów. Domów? Jakich domów? Rynsztoków? Samtuzów? Wytyfy? Więzień, z których ich wyciągnęliśmy? Porwałeś tych ludzi wbrew ich woli. Tak. O lol. Wbrew tym strzępkom woli, jakie jak im pozostały. Się... Naprawdę jesteś tak naiwny? No. Czy zaspokajasz każdą dziecięcą zachciankę? Co tak. Zrobisz, gdy dziecko powie, ale chce się bawić ogniem ojcze? Pozwolisz mu? Wtedy byłbyś odpowiedzialny za jego rany. To nie dzieci, lecz mężczyźni i kobiety w sile wieku. Być może ciałem, lecz nie umysłem. Te właśnie uszkodzenia próbowałem naprawić. Przyznaję, że brak artefaktu, który nam ukradłeś, przyhamował postępy prac. To my jakiś artefakt ukradliśmy? Mikstury i ekstrakty. Co? Nie. Moi strażnicy są tego dowodem. Byli szaleni, nim znalazłem ich i uwolniłem z okowów ich własnych umysłów. Dupa. Gówno. A pomóż znowu staną się szaleńcami. Znowu staną. Naprawdę uważasz, że im pomagałeś? Na szybciej. Kurde. Tak. Jak do tej pory... Ja to wiem. Z nim jak najdłużej gadał, kurde. Ale krew hasz. Ale przecież go dziabnął tylko w jedno miejsce. Co nie? No właśnie. Asasyn. Asasynka ucieka. W dupie nie ślepym zaułku. No jesteś ślepym zaułku, bo zamiast wyjść ty się kręcisz teraz w kółko. Powinnaś wyjść tamtędy. A tak to w ciebie dziabił. No to patrz. No i? I się biegnie tędy. A i tędy. I tędy. No i? I gdzie to mówisz? Gdzie? A ty w lewo. Tu i teraz od razu w prawo. A naprawdę. I wiesz. Haha. To asasynkę. Jesteś mój! Naprawdę ma powód, żeby tak pędzić? Ha! Ale słabe uszy. Będą mnie gonić? Nie wiadomo. Czy tu się nie da mnie gonić?
do biura asasynków. Schowaj się w tym szambie. Ślecę do tego szamba. No właśnie. Pyk, pul, pulk. Gonią cię? No patrz, po dachach. O lol. Nie mogę uwierzyć, że mi się wymknął. Jakie to jest naiwne. Przecież woda ten... jak to? Zmiękcza upadek. Logika przecież CS-a to jest. No właśnie. O, wpyty nie. Widziałeś? Siadł od razu. No. Super, to było genialne. No, puszczaj się. Biegnij w lewo. Dzwony napierdolają, lol. Jakieś wieści Altairze? Nie. Masz to! Garnier nie żyje. Garnier nie żyje, nie będzie więcej kosmetyków w tej linii. W takim razie powinieneś wrócić do Masjafu z wieściami o twym sukcesie. Jest coś jeszcze. Masjafu? Mów zatem, czy może chcesz, bym czytał w twoich myślach? Kupa. Jak rządzisz, czego chciał od tych ludzi? Po co ich przetrzymywał i poddawał takim eksperymentom? Co to za gówno? Nie pytać jest tym zadaniem, lecz działać, Altairze. Nie ma znaczenia, co zrobił, ani dlaczego. Ważne, że nie żyje. Jednak Garnier wydawał się wierzyć, że pomaga tym ludziom. Czy to właśnie widziałeś? Nie. Widziałem miejsce, gdzie zamiast leczyć, zadawano ból. O, dlaczego więc o tym rozmawiamy? Ja nie wiem. Zapomnij, że o tym mówiłem. Już to zrobiłem. Ej! Prawie, żebym się żygał. No. Dobra, lecimy dalej. Pewnie teraz do Masjafu. 2 godziny. O! Alumalam! O! Do Masjafa, czy wyjdziemy z tego gówna? Żeby odpocząć. Wydaje mi się, że wyjdziemy. Szlak! O co chodzi tym razem? Mam dziwne odczyty temperatury. Animus chyba się przegrzewa. Chryste, jak nie urok to... O kurde. Ile to potrwa? Za wcześnie, żeby stwierdzić. Te opóźnienia są nie do przyjęcia, pan Rostigman. Oczekuję raportu co godzinę. Okej. To trochę potrwa. O kurde. Może pójdziesz się położyć. Postaraj się odpocząć. O, a mogę z kimś pogadać? Yo. Yo. A msty tralala. No. Mogę kucnąć? Nie mogę nic. O! Dlaczego zawsze na ciebie krzyczy? Przecież to jego maszyna. Właśnie. Jego teoria. Ale nie on zbudował urządzenie. Ach, więc tak. Kto? Ty? Nie. Abstergo ma cały oddział inżynierów. O! Niewiele jest rzeczy, których nie mają. Ale ja nadzorowałam budowę. Wiesz, tak będziesz moją dupą. To palant. No. Jest pod presją. Jak my wszyscy. Nie wierzę, że jeszcze go bronisz. Warren uratował mi życie, więc mogę się wykrzyczeć, jeśli tego właśnie potrzebuję. No. To mogę się jeszcze coś zapytać. No, albo czy mogę cię złapać za cycka? To masz na myśli, mówiąc, że uratował ci życie. Nie ty jeden nie wracasz do domu na noc. Ja chcę pierwszoosobowy. Chcesz powiedzieć, że ty też jesteś więźniem? Nie mogę się ruszać. Gdy się do mnie odezwali, kończyłam doktorat. O. Na uniwersytecie dano mi do zrozumienia, że nie ma tam dla mnie miejsca. Nie podobał mi się mój temat. Nazywali to pseudonauką. Podobno pozostawienie mnie na uczelni byłoby dla niej wstydem i kompromitacją. Mogę ci usiąść na kolanach? Na innych uczelniach. Albo ty na moich. Chciałam się zatrudnić. Niedługo if you know what I mean. O mały włos nie zostałam kelnerką. Jestem barmanem. Powiedział, że obserwował moją karierę, gdy byłam jeszcze studentką. Że wierzył w moją pracę i chciał się spotkać, żeby pomówić o mojej przyszłości. O kurde. Nie masz pojęcia, jak dobrze było to usłyszeć. A więc się spotkaliśmy. W końcu, co miałam do stracenia? I zaoferował ci pracę. Tak. Abstergo przyprawił troszkę za blisko. Miałabym możliwość sprawdzenia moich teorii i udowodnienia, no. Że profesorowie się mylili. Bo są takie... Ten, jest tak zwana bezpieczna odległość. Jak ludzie za blisko siebie twarzami stoją, to tak się peszą. No. Bo takie coś się w mózgu robi, że alert, alert, za blisko, za blisko. No.
Uprzedzili mnie, że będę odcięta od świata przez pół roku, to już się maksimum przez rok. Kiedy no właśnie, bo rynek, usiadła. Nie było potrzeby zachowania tajemnicy. Jednak do tego czasu miałam być gościem firmy. A. Przynajmniej tak mi mówili. A się patrzy. A został skończony? Ma oczy otwarte? Trzech ludzi. Z bronią. Ledwo co? O kurde. Jo! Wydali mnie z łóżka. Boże. Najgorsze było to, że ich znałam. Jeden z nich, Richard. Czasami jedliśmy razem lunch. A teraz zamierzał... Cię wyruchać. Tak? Tak? No? Żartowali między sobą. O. Próbowałam się wyrwać, a on mnie uderzył. I wtedy kurde. Usłyszałam... Bitch! Chryste, co zrobiłaś? Powtarzałam sobie, że to nie może się dziać naprawdę. Bitch! I wtedy zjawił się Warren. Wrzeszczał, że mają zostawić mnie w spokoju. Albisko. Jezu. Ale ci jedzie z japy. Nawet nie yes. Ale, ale ci jedzie z japy. Nigdy więcej już po mnie nie przyszli. I obiecał, że już nigdy więcej tego nie zrobią. Aha. I wciąż tu tkwisz, pracując dla tych świrów. Ale przynajmniej żyję. Tak czy siak, muszę naprawić animusa. Kutosu. Zobaczymy się jutro. Gdzie ty? Ojaj! Mogę jeszcze z tobą gadać? Złapać za dupę albo coś? Czy nie? Chyba. Kurde, no. No w chyj jego zajebana. Zobaczmy, czy mogę wejść. Tu? Tutaj. Otwierać. Yo, halo, domofon. Nie da się. Trzeba iść do Wyrka. No. Ale pewnie czujesz, że stąd uciekniemy. Że pobawimy się w asasynka i wyjdziemy. Co jest? Ktoś tu był. O kurw. Jak to? Wygląda na jakiś kod dostępu. Ty. To musimy z tego pieprzonego ani Kutasamusa uciec. Ktoś tu to był, moje to... majtki dotykał. W kiblu coś pływa. A, to baton. Chyba. Umyć się czy nie? Nie, to dopiero piąty dzień. A może śmierć? Nie. Może śmierć? Albo ani... Nie, tu ma jakiś ten odświeżanie. Wyjdź i do drugiego pokoju idź, bo pewnie dostałeś kod dostępu. Pewnie jakimś cudem. Ano? O lol. To chyba... Yo! Hej, bitch! Nie, pewnie do animusa musisz podejść albo do komputera i coś w nim pogrzebać. Albo tam uciec. Do omnomnusa. Nie? A do tego tam? Bo tam też jest jakiś gumbudier. No. Ha! Ta kamerka mnie nagrywa. Ja chcę tylko pograć sobie w Assassina albo w ten. Jak to mowa? Albo ja chcę sobie pograć tylko w Assassinka albo w tego. Jeszcze raz. Cesa. No piamać. Nie zostanę hakerem. Kur. Jestem barman. Bo to nie był ten kod chyba do tego omnomnusa. Wejdź. Czekaj, jeszcze zobaczę od tu. A tu nic nie ma. Gówno wiesz. Otwierać. Nie. Dobra, do omnomnusa. Omnomnom. Ciekawe czy będzie bum, działać. Bum, 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 jeb. Tu kopis. Nie, piórko. Piórko? O! Witaj Lucy! O, ale brzydka twarz. Chociaż chyba z real life'a. Nie. O, skrzynka odbiorcza. 5. Dzięki, poszło na moim biurku, ja się rzeczami tylko...
Czekaj. Tylko zmuszyłem animusa do działania. Aha! Znowu znalazłem na parkingu twój klucz dostępu. Zacznij go wreszcie nosić w kieszeni, a nie. Aha. Dupa sracz. Aha, aha, dobra. Pyk. To na to ma komputer? No, się politykę to... patrz, w animusie. Pójdzie, jakieś tam prawa, nie wiem. Nic nie bierzemy do pracy, no, aha, pisal. Aha. O co chodzi, o? Tylko mi, lecz nie opóźnienie do piszę do pani śmierci byłej pracownik pani firmy, jakiej Lejumoniu, nie wiem czy... A, czyli... Aha. We wrześniu. A, bo się nie zdegowała i zginęła, bo... Aha. Z poważaniem, tralala. Zabiła się, chodzi o związek... Dupa, gówno, sprawi filmy, gówna. Aha. Proszę. Aha. Nie rozumiem, dlaczego i tak ciężko to dostać do niej w broń, nigdy nie zbliżam. Tralala, gówno. Chcę coś napisać. Ha. Dobra. Może teraz do tamtego możemy. No, zobaczmy. Do... pierda. I kliek! Co? We wszystkich komputerkach teraz pogrzebie. No, psia mać. Jeszcze nie mamy dostępu do tego. Dobra, czas się przespać. Czekaj, tylko pójdę jeszcze tam, zobacz. Gdzie? Tutaj! A no, bo też miałeś jakiś pipsztek. Nie. Dlaczego ten idiota tu nie chce wejść? Musisz iść spać, dobra. Szybko. W ogóle będziemy kończyć. Pewnie pójdziemy spać, no, pójdź spać. Idź spać. Jedy. Pyk. A obudzę się pewnie z drugiej strony. Nie pewnie, tylko na pewno. Wyty fy i z dis. Skutki uboczne. Następnego dnia rano. No, z drugiej strony. Stanął mu. Wstajemy! Mamy przed sobą nie lada dzień. Podejrzanie pan dzisiaj radosny. Panna Stillman wprowadziła pewne poprawki do animusa. I? Powinien pan móc pozostać w środku znacznie dłużej. I pomóc wam w waszym poszukiwaniu skarbów. To poważna sprawa, panie Miles. Wydaje mi się, że nie docenia pan ogromu pracy, którą wykonuje Abstergo. Gówno. Może to dlatego, że nie wiem, czym właściwie się zajmujecie. Zmieniamy świat. Codziennie na 100 różnych sposobów. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że no w ciągu ostatniego tysiąclecia prawie każde większe osiągnięcie na polu medycyny, inżynierii czy filozofii wyszło od Abstergo lub naszych poprzedników? O kurde. To dość śmiała teza, doktorze. Chyba jednak pan przesadza. A który jest rok, mogę zapytać? Z całą pewnością nie znajdzie pan naszych nazwisk na patentach. To by zbytnio przyciągało uwagę. Bardzo dokładnie wybieramy, komu co udostępnić. Pójdę do łazienki. Po co? Czy to nieoczywiste? Nie mogę. Dzięki temu kontrolujemy sytuację. Czyli też blokuje. Ale jak? Dlaczego jesteście tacy niezwykli, tacy mądrzy, że wynajdujecie to wszystko, podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, kręcimy się jak pijane dzieci we mgle? No. Szczerze mówiąc, nie wynajdujemy tego. Raczej znajdujemy. Chyba w dupie wygrzebujecie. To dary, panie Miles. Dary od tych, którzy byli przed nami. Dupa. Wrócimy do tego tematu. Nie traćmy już teraz czasu. No spieprzaj, chcę iść. No już! No kurde, dopiero teraz mogę iść. Dzień dobry, Desmondzie. Tak, cześć. O, elo. Chyba nas lubi. Yo, bitch! Czekaj, mogę siąść w twoim komputerku? I nic na to nie powiesz? Mój komputer. Mój! Dobra, idź do niej.
I tak idziemy do niej i klapsam w dupę. Pieszk! Powiesz mi coś połóż ładnego? Się. Tak, tylko połóż się, kurde. Ja dla ciebie, kurde, życie nastawiam. Nadstawiam, kurde. Kładziemy dupę aż w to i tu i kurde, o, i się przemieścił na dobre miejsce. Najpierw kontynuuj. No. Patrz. To jakiś... Pora rozpocząć program w Smondzie. Widzisz? Ta Mira nie do końca zrobiliśmy. Okej, po co nam to? Jak ta Mir? No te pałeczki pominięte... Proszę przestać grać na zwłokę i uaktywnić wspomnienie, panie Miles. Tak, pieprzaj. Fajna faza w tym komputerku. I że co? Zabijając kogoś z ukrycia, możesz wywołać zamieszanie. Rzek niby nie dokonaliśmy tego. Zepchnij ją z dachu. Rzek tego niby nie zrobiliśmy. No bo to takie misje poboczne. Dobrze się spisałeś. Wiesz, typu... Trzech z dziewięciu nie żyje i dziękuję ci za to. Trzech z dziewięciu. Ale nie myślisz, że spoczniesz teraz na laurach. O, no spocznę. Twoja praca dopiero się zaczyna. Ale masz dziwne palce. Mistrzu. Król Richard, pośmielony w podatku, szykuje się, by ruszyć na południe, na Jerozolimę. Patrz, rusza ręką, kurde, zapewne wie o niby... I zbiera swoje... A niby miało ją państwo, miało się. Czy mam więc zabić ich obu? A. Zakończyć wojnę, zanim na dobre się rozpocznie? Tak. Nie, to sprawi tylko, że ich armia się rozproszą. Ciekawe, jakbym grał na padzie. Rozbiegłoby się po ziemi świętej w krwawym szale. Nim się spotkają, główna mnie Putis obchodzi. A póki maszerują, nie walczą. Musisz zająć się bardziej bezpośrednim zagrożeniem. Okej. Okay. Którzy pod ich nieobecność chcą sprawować władzę. Ale czekaj, czekaj. A ja dam ci ich krew. Oto one. Co? To jak ma te wspomnienie, to znaczy, że on musiał kogoś wyruchać. Regent Jerozolimy. A po wyruchaniu to już nie może być pamięć. Jak to? No bo przecież przez plemnik przechodzi kod genetyczny wstecz. Przecież nie będzie jakoś się komunikował po tym. Jak? Nie próbuj zwątpić w to, że ci ludzie stoją nam na przeszkodzie w walce. W plemniku jest to, jak rozmawiali, tak? No. Otrzymasz kolejny ze swoich przedmiotów. Gówno. Czej z tej gry tak wynika. Używaj tego dobrze. Bo to plemnik przemienia plemnik. Czyli gra powinna się kończyć na tym, że wyruchamy jakąś panienkę. W trakcie ruchania. I tyle. Jeszcze jedno, Altairze. Co? Uważaj na siebie. Tylko tyle. Twoja praca z pewnością przyciągnęła uwagę strażników miejskich. Gówno. Strażnik miejski. Będą bardziej podejrzliwi niż w przeszłości. Zaraz wezmę. Będą przeszukiwanie robić. I spiszą. A już? Przewijanie, tralala. Coś dostaliśmy? Wzmocnienie DNA. O, zdolność, łapanie za krawędź, naciśnij shift. A, łapanie krawędzi. Przełamanie chwytu możesz poćwiczyć na dziedzińcu. Spieprz. Fajnie. O, Sara, liczymy. Tak, oszalał, patrz, jaki długi pasek mam. O, ziomuś. Altairze, znowu ten ziomek. Moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. No już któryś raz mnie o to prosisz. No. Ja jeszcze pokażemy temu Nygusowi. Aha. I to był shift? Pierwszy przycisk i... Znaczy nie. Nie, o ten i shift. Znaczy... I przycisk jeden. No naciskam tak, tylko tego kutasa nie mogę. Przytrzymując naciśnij. Doskonale. O właśnie, przytrzymując ten naciśnij. Yo! Mistrzostwo! A czy jak mi łapie? No. Musi cię złapać. Ale ty musisz trzymać. Trzymam. I tak właśnie, moi uczniowie. Przycisk każdy jeden. Z nas powinien walczyć. No, czyli myszka. Pyk, pyk. Co? Wyjdź ze szkolenia. Coś krzyczyli na mnie niewierny. Musisz być bardzo zajęty.
Rozumiem. Wiesz, bo walczy. A, i dlatego nazywaj go nie. Dobra, wiem. Nie, stój. Tu będziemy kończyć, bo i tak będę musiał tam zapierdzielać. Czym ty to zrobiłeś? Nie wiem, po prostu. O. Królestwo? O. Może damażek? No. Nie. Dobrze, nie, dobra, nie. Weź, czekaj. Dobra, tu się proszę. A co nacisnęłeś? Co? Dlaczego on się tak co śpiewa? Nacisnęłeś? Nie wiem. No to weź. Tu gdzieś? Nie wiem, co ja tu nacisnąłem? Nie to. No. Altair. Lol. No więc co, że czekaj, się kurde, sprawdzam. Biegłem tu i kurde, zrobiło mi się i czekaj. Trochę to potrwa, więc poczekamy. Ale muszę sprawdzić. MN, mów czy coś się pojawi zaraz. No, zaraz. Nie. No, czekamy. Leading. Kurmać. Nie, Steam nie. Nie. Gówno mi to. To nie tak. No i co? Może z Kate'em? Dziennik pamięci kontynuuje pan map. Nie, tutaj wspomnę opcje. Zaraz wyjdziemy z Omnimusa. Czekaj. Dobra. Nie. Dobra, będziemy kończyć, więc tego ale nie. Ale czekaj, bo muszę zobaczyć, a czekaj, może w pudełku. A to zresztą potem, jak się pożegnamy. No, więc tego to miejsca ludzie się będą z wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkajcie w górę, dobry komentarz, inny was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tego grejnych grających. Ja tam wcześniej się z wami żegnam. Ja też się z wami żegnam, cześć. No, nara. Tylko poczekać, czy już? Poczekaj, niech to się wczyta. O, byk. No, cześć. No. Nara.